Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Krzysztof Dardzikowski, a moim dzisiejszym gościem jest we własnej osobie nie kto inny jak Bartek Głuchowski. Bardzo mi miło, witam Was. Dziś będziemy rozmawiać między innymi o rynku nieruchomości, kilka słów o nieruchomościach gruntowych, ale przede wszystkim skupimy się na takim fajnym urządzeniu do wyszukiwania okazji inwestycyjnych, jakim jest AdRadar. No właśnie, Bartek, co to jest AdRadar? AdRadar. AdRadar w skrócie to jest przeszukiwarka portali nieruchomości. Monitorujemy 37 w tej chwili portali. Nie wiem, kiedy będziecie oglądać ten film. Jak za parę lat, to może będzie tego znacznie więcej, prawda? Albo mniej, jeśli kilka się zamknie. Nie, nie zamykają się. Raczej dokładają się nowe portale. Także myślę, że może być tego więcej. Przeszukujemy portale nieruchomości, a jak wiesz, Krzyśku, agencje, ale też zwykli ludzie, osoby prywatne, strasznie lubią publikować na bardzo wielu portalach. Nie ma czegoś takiego, że o, okej, to jest najlepszy portal, dzisiaj tutaj publikuję. Trzeba to opublikować w bardzo wielu różnych źródłach, czasem bardzo niszowych. No i teraz tak, jak to zrobić? To jest nasz cel, żeby dać Wam informację, że pojawiło się coś właśnie super nowego. To może być okazja, tak? To jest nasz cel. Chcemy Wam wysłać jedno powiadomienie, że na którymś z portali właśnie w tej chwili pojawiła się super okazja. Okej, w zamyśle brzmi to naprawdę interesująco. Tylko teraz, co to znaczy przeszukujemy portale? To oznacza, że na bieżąco ktoś od Was siedzi i klika F5? Czy jest to jakieś rozwiązanie informatyczne? W jaki sposób to się odbywa? Bo wiesz, gdybym chciał u Ciebie pracować, trochę bym się bał, żeby mnie tutaj palec bolał od wciskania tego F5, odśwież i sprawdź, czy jest nowa oferta. Nie, no oczywiście zatrudniamy ludzi z całego świata, Indie, Chiny i to oni dla nas wyszukują te super okazje. Nie, tak naprawdę oczywiście jest to zautomatyzowane, mamy sporo sztucznej inteligencji, to jest bardzo ważny element tego, a wszystko sprowadza się właśnie do tego, żeby wyłapać te świeże oferty. No nie wiem, Krzyśku, właśnie, bo to też powiedz mi, jak Ty do tego podchodzisz. Ale ja bym Ci powiedział tak, bo ja już widzę, ja tam widzę, że ktoś zadaje nam pytanie. Powie tak, że na tych portalach to nic ciekawego nie ma. Prawdziwe okazje są zupełnie gdzie indziej. No jak się umie pracować z portalami, to i na portalach coś się znajdzie. No więc właśnie ja też tak uważam, tak? Ja myślę w ten sposób, że rzeczywiście jak wejdziecie sobie na jakiś portal, to tam już tych najciekawszych ofert nie ma. Ale to nie dlatego, że ich tam w ogóle nie było, tylko one po prostu zniknęły. Problem polega na tym, że masz, jeżeli to jest super okazja, to ona zniknie w ciągu godziny od publikacji. To i tak długo. Tak, ja nie mówię, kiedy nastąpi sprzedaż, tylko kiedy, bo wiesz, jak negocjujesz, no to jeszcze nie masz w tej chwili drugiej ręki, czekasz jeszcze chwileczkę, dopóki ktoś Ci tam nie podpisze, nie da pieniążków, no to jeszcze nie ściągasz z portalu tego ogłoszenia. Czyli naszym celem jest to, żeby wyłapać dla Was to, co wpadło na portal i czego ręcznie nie znajdziecie, bo to po prostu zniknie. Okej, czyli jednym z celów, do jakich mogę wykorzystać AdRadar, jest to, żebym ja wiedział za każdym razem, że jakaś fajna oferta gdzieś tam się pojawiła. Czyli dzięki temu ja mam nie tylko obraz tego, że średnia cena dwupokojówki na Białołęce to jest X, tylko wiem, że czasem pojawiają się okazje, które są od tego X-a o 20% taniej na przykład, z tym, że ja nie zdążyłem zareagować, bo one były publikowane albo w nietypowych godzinach, kiedy spałem, albo w nietypowych godzinach, kiedy no spałem. No tak, to musisz dużo spać, z tego wniosek. Więc dlatego wyszukiwanie tych ofert jest takie istotne. Czy jeszcze jakiś inny powód, dlaczego śledzenie na bieżąco ofert jest istotne, przychodzi Tobie do głowy? Zobacz, lubisz oferty agencyjne? Ja lubię wszystkie oferty, pod warunkiem, że są w uczciwej cenie, a jak powszechnie wiadomo, gratis to uczciwa cena. Okay. Jest dobra cena, nie robi mi to różnicy, od kogo one są. Nie wiem jak tutaj nasi widzowie, często obserwuję takie zjawisko, że ludzie przeszukują tylko i wyłącznie oferty prywatne. Mhm. I moim zdaniem to nie wynika z tego, że
Nie lubimy agencji. Znaczy wiadomo, nikt nie lubi płacić prowizji. To jest jasne. Ale moim zdaniem to wyszukiwanie ofert prywatnych, ono się bierze stąd, że tam jest jako taki porządek. Zazwyczaj ten ogłoszeniodawca prywatny, on nie ma czasu. On nie będzie ci trzy razy dziennie publikował na różnych portalach, zmieniał opis, dodawał nowych zdjęć, tak? On tego nie robi, on nie ma na to czasu. Więc nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale w ofertach prywatnych jest trochę więcej porządku. Wiesz co, tak, natomiast na obronę pośredników powiem, że z mojej pracy z portalami, z narzędziami od Ciebie wynika mi takie moje prywatne doświadczenie, że oferty pośredników są bardzo dziwnie publikowane, bardzo dziwne strategie odświeżania stosują pośrednicy, tak żeby znów zaistnieć gdzieś tam wyżej. Natomiast wychodzi mi, że w większym procencie przypadków pośrednicy wiedzą, o czym piszą. Natomiast w przypadku ofert prywatnych ja trafiam na większy odsetek różnego rodzaju błędów w ogłoszeniach. Ktoś pomyli pole na cenę z polem na powierzchnię, dzięki czemu bardzo tanio udało mi się kupić działkę, która teoretycznie była bardzo droga. Okay. Więc takie przypadki ja trafiam. Rzeczywiście osoba prywatna no, wie, co sprzedaje, to jest jego nieruchomość. On był na tej nieruchomości, co nie zawsze też się zdarza w przypadku ogłoszeń pośredników. Ale co do tej porządności, kwestia, co rozumiemy pod słowem porządek. Czekaj, bo tu właśnie się chyba nie zrozumieliśmy do końca. Ja uważam, że oferty agencyjne są lepsze, one są lepiej opisane, one mają lepsze zdjęcia, oczywiście co do zasady, tak? Jeśli chodzi o porządek, to miałem na myśli bardziej to, że nie powtarzają mi się w kółko te same ogłoszenia. No tak, najczęściej tak. Ktoś próbuje jednocześnie jednego portalu jako osoba prywatna, tak. A pośrednik jest na kilkunastu. Tak. Widzę różnicę. I to jest, ale ty mówisz jeszcze pośredniku, który na wyłączność, prawda, on zadziała. On wtedy też fajnie w tym internecie sobie żyje, tak, że na jednym portalu, na drugim, na trzecim odświeży i tak dalej. Natomiast no sam wiesz, jak to działa. Tej wyłączności nie ma wcale tak dużo u nas. Więc czasami oferta trafia do 20, 30, 40 biur. Trafia. No, no tak. Umówmy się, tak? Czasem są takie firmy, które sobie po prostu skopiują. Tak. Mimo, że czasami jest tam jakiś, nawet w ogłoszeniu jest napisane, że zakaz, tak? Że proszę nie kopiować zdjęć i tak dalej. Więc one są kopiowane na bardzo wiele różnych portali i potem, jeżeli zapiszesz się na jakieś powiadomienie na portalu, nie, gwarantuję Ci, nie będziesz wiedział, czy tą ofertę już widziałeś wcześniej, czy to znowu jest ta prawdziwa nowość, tak? Taka oferta, którą ja najbardziej lubię, czyli coś, co właśnie w tej chwili wpadło do internetu. Okej, bo też faktycznie z mojego doświadczenia wynika, chociażby bez względu na to, czy pracujesz na rzecz klienta, klient zadaje pytanie, odpowiesz mu na pytanie w krótkim okresie czasu, masz większą szansę na sprzedaż. To samo, jeśli ktoś publikuje ofertę, ja szybciej odpowiem na tą ofertę, mam większą szansę, że ja rzeczywiście w tej dobrej cenie będę w stanie coś kupić, bo jeśli zadzwoni 15 takich ludzi jak ja, no to ta osoba dojdzie do wniosku, o kurde, może trzeba byłoby podnieść cenę. Okej, ale to przychodzi mi na myśl teraz drugie pytanie. Zobacz, skąd biorą się ludzie, którzy chcą sprzedać za 100 tysięcy mieszkanie warte 150 tysięcy? Przecież zawsze można wejść do internetu, sprawdzić, ewentualnie gdyby ktoś chciał sprzedać zbyt tanio mieszkanie, zawsze może zadzwonić do mnie. Po co od razu uderzać do internetu? Świetne pytanie. I też zwiąże się z tym jeszcze jedna rzecz. Jeżeli powiedzmy ja się nie znam na nieruchomościach, chcę coś kupić, za chwilę powiem o tych sprzedających, ale powiedzmy sobie o tych kupujących teraz. Widzę na portalu jakąś tam ofertę. Skąd ja mam wiedzieć, czy to jest okazja, czy nie? Jak byś tutaj... Ty jako kupujący. Tak. Wiesz co, ja też mam taką ciekawą teorię, że osoba, która na początku rozpoczyna poszukiwania, to jest osoba, która nie wie, czego szuka i ona scrolluje portale niczym Facebooka. Oferta za ofertą i jemu nie robi różnicy, czy jest to Radom, czy Warszawa, ona po prostu chłonie wszystko, co jest na rynku. Dopiero z czasem ta osoba zaczyna zdobywać jakieś doświadczenie i widzi, że tutaj to chyba trochę za drogo, tutaj to chyba jednak, no nie, do Radomia jednak nie będę dojeżdżał, skoro pracuję w centrum. Więc to też przychodzi z czasem, że ta osoba jako poszukujące troszkę więcej wie o rynku i trochę lepiej się orientuje.
taki ja dziś widzę trend, bo kiedyś chyba byliśmy skłonni kogoś zapytać o zdanie. Dzisiaj widzę, że trochę bardziej jesteśmy takimi samoukami, tak? Uczymy się na własnych błędach. Okej, ale też ważna kwestia. Wiadomo, że są różne segmenty w nieruchomościach. Ja nawet nie mówię o tym, że są domy, działki, mieszkania. Tak? Skupmy się nawet na samych mieszkaniach, bo to jest taki najbardziej popularny segment. I tam też są rozmaite przegródki, rozmaite kategorie tych ofert. Być może, jeśli ja szukam apartamentu za 2 miliony, taka oferta nie znika z portalu w ciągu jednego dnia. Ale cała masa takich ofert, powiedzmy, inwestycyjnych, i to nieważne, czy jesteś fliperem, czy po prostu dla siebie chcesz kupić pod wynajem, to najczęściej będą prawdopodobnie takie troszeczkę tańsze oferty z takiego popularnego segmentu. Ja stawiam taką teorię, stawiam taką tezę, że jeśli ta oferta jest na portalu, to nie była żadna okazja. To tam pewnie jest jakaś wada prawna, tak? Więc moim zdaniem to jest kluczowe, że mając gwarancję, a my powiedzmy dajemy taką gwarancję, że wpada ci oferta, która właśnie została wystawiona na sprzedaż, no to jeżeli to jest okazja, tak, to tylko wśród takich ofert trzeba tego szukać. Wiesz, o co mi chodzi? Można by postawić tezę, że tak naprawdę jednym z głównych zadań narzędzia AdRadar jest to, żebym ja jak najszybciej dowiedział się o ofercie, a dzięki temu zmaksymalizował moją szansę na złożenie oferty. Tak, bo zobacz jeszcze na taką rzecz. To, że dostałeś powiadomienie, tak, że to jest świeżutka oferta, że ona dopiero co weszła na rynek, czy to ci gwarantuje, że to jest okazja? No nie. Bo dostajesz powiadomienia o wszystkim, nawet jeżeli potem okaże się, że ta oferta będzie wisiała przez 3 miesiące, no to przez te pierwszych parę sekund życia ona tobie wpadła i możesz pomyśleć, że to jest okazja. Więc to nie jest tak, że my wysyłamy tylko i wyłącznie okazję. Ale jeśli to jest okazja, no to prawdopodobnie ona się bardzo szybko sprzeda i ty musisz bardzo szybko zareagować. Możesz się pomylić. Jeżeli ja wystawię jakąś tam kawalerkę zupełnie do niczego się nie nadającą za 500 000, a ty się na nią rzucisz, no to niestety nasze narzędzie też do niczego ci się nie przyda. Po prostu czyli byłeś jednak, pierwszy. Jednak trzeba mieć wiedzę o rynku. Okej, ale koniecznie. Wiesz co, mówisz o tym, że ten potencjalny nabywca, bez względu na to, czy jest to Kowalski kupujący dla siebie, czy inwestor, ta osoba musi mieć wiedzę. Okej, czy nie stawia to w trochę nieuczciwy sposób relacji pomiędzy sprzedającym a nabywcą? Czy to nie jest tak, że ten nabywca, mając świetne narzędzie od ciebie, przewagę, jest wyszkolony, przygotowany, zdeterminowany, jeszcze pewnie przyjdzie z karabinem maszynowym na spotkanie. No i jak ta biedna babcia ma mu nie sprzedać tego mieszkania taniej? I to jest właśnie świetne pytanie, tak? Bo też pytałeś wcześniej. Jak to jest możliwe, że w epoce internetu pojawiają się mieszkania tańsze o 20% powiedzmy od rynku, tak? Ja powiem, że nie znam odpowiedzi na to pytanie. Nie znam, bo wydaje się to dosyć proste, tak? Że każdy praktycznie ma w tej chwili telefon. Nawet te starsze osoby, tak? Nawet starsze od nas, tak? Niewiele jest takich osób. Właśnie chciałem to zauważyć. Ale nawet one mają telefon i wystarczy wpisać cokolwiek, tak? Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Białołęka, wyskoczą jakieś tam oferty. To oczywiście są ceny ofertowe, ale dają ci jakiś obraz rynku. Jest inflacja. Ktoś, sąsiad powiedział, a ja takie mieszkanie sprzedałem za 300 tysięcy. Zapamiętujesz sobie tą cenę. Ludzie czasami mają pamięć do takich rzeczy, że sąsiad sprzedał za 300 tysięcy. No to ja też no nie będę się wygłupiał. Tam, nie wiem, 310 powiedzmy do negocjacji, tak? Więc a zmierzasz do tego, że ceny w międzyczasie zdążyły wzrosnąć, bardzo. Że to mieszkanie byłoby już warte powiedzmy 360. One rosną podczas naszej rozmowy, tak? To znaczy nie zawsze tak jest oczywiście, ale w tej chwili jak rozmawiamy, rosną te ceny, tak? Więc naprawdę czasami ludzie sobie nie zdają sprawy. Są czasami takie magiczne też progi, powiedzmy 10 tysięcy za metr, tak? Ktoś myśli sobie, wystawię drożej niż 10 tysięcy za metr, no to będzie zdzierstwo, tak? Więc to jest jeden element. A drugie pytanie, tak, które też zadałeś,
czy to jest w ogóle uczciwe. Tak, że przyjeżdżasz do starszej pani, która wzbudza twój ogromny szacunek, bo zazwyczaj mamy szacunek takich ludzi, i wiesz o tym, że ona po prostu straci 100 tysięcy złotych. Jeżeli podpisze z tobą umowę, straci 100 tysięcy złotych, tak? No dla mnie to jest jakiś tam dylemat etyczny. Oczywiście nikt się tym nie przejmuje, więc myślę, że to jest decyzja każdego kupującego, czy to zrobić. Ale jest też takie zjawisko, nie wiem, czy się też spotykasz z tym, że dla części osób taki honor, nawet bym powiedział, nie wiem, taki przedwojenny, tak? Taki honor, on jest bardzo istotny i często ktoś przychodzi i mówi, ja pani dam o 50 tysięcy więcej. Ale ja już temu panu obiecałam. Prawda? Mhm. Więc czy to jest uczciwe, czy to jest nieuczciwe? Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast no, jednak dwoje dorosłych ludzi dogaduje się. Ty składasz ofertę, dostarczasz gotówkę, tak? Mówisz, że dam te pieniądze, tak? Jutro będzie pani je miała. Ta pani się na to godzi. I nie. Przypominam, że cały czas mowa o nieruchomościach. No tak. Okej, okay. Tego nie było. Tak mówiliśmy o starszej pani. A nie wiem, co miałeś, Krzyśku, w głowie. Okej, okay, ale tak, ale to jest jeden element. Natomiast druga sprawa, ja mówiłem z punktu widzenia kupującego, czy dla siebie, czy inwestora, czy takiego flipera, tak? Natomiast pośrednicy też, wiadomo, są na rynku. I tu już myślę, że jest pewien dylemat. To już ty możesz, myślę, więcej na ten temat powiedzieć, ale jako pośrednik niejako obiecujesz tej osobie, że będziesz bronił jej interesów. I moim zdaniem już tutaj jako pośrednik, jeżeli nie zwrócisz uwagi na to, że moim zdaniem to mieszkanie pani wystawiła za tanio, sprzedajmy je razem o 100 tysięcy drożej, no łamiesz pewne zasady etyczne bycia pośrednikiem. No to jest bardzo skomplikowana decyzja. Mm-hmm. To jest bardzo skomplikowana decyzja i podejrzewam, że jakbyśmy rozmawiali w naszym towarzystwie z dwójką prawników, to nadal mogłoby nam braknąć tutaj argumentów do rozstrzygnięcia tej kwestii. Rzeczywiście pośrednik może pracować w interesie tego sprzedającego, ale też czasem bywają sytuacje, gdzie ten sprzedający po prostu chce coś sprzedać w takiej cenie, bo też pamiętajmy, że no, cena jest jednym z wielu czynników składowych oferty. To jest też czas sprzedaży. Czasem ktoś mówi, ja chcę to sprzedać w 3 tygodnie i jak trzeba sprzedać 3 tygodnie, to trzeba sprzedać taniej. Wydaje mi się, że no, ta dyskusja no, to jest taki troszeczkę akademicki problem. Pośrednik powinien być świadomy według mnie tego, że ta cena jest zaniżona. Niekoniecznie powinien wykonać telefon do swojego kuzyna, który akurat teraz szuka mieszkania, powiedzieć, słuchaj, po prostu tak, mam za darmo, mam okazję. Podzielimy się razem tą górką. Bardziej bym powiedział, że okej. Zwrócenie nawet takiej krótkie zwrócenie uwagi, tak, że spróbujmy to sprzedać troszeczkę drożej, tak? Bo ja wtedy też będę miał wyższą prowizję od tej transakcji. Ja uważam, że tak się powinno robić, no a czy tak się robi, to już jest dyskusyjna sprawa. Tak, różne osoby działają na rynku i też pamiętajmy, że zarówno jak możemy narzekać na różnych kupujących, tak sprzedający też bywają bardzo różni, niejednokrotnie też po ich stronie są jakieś niedociągnięcia. Okej, okay, ale wracając do samego narzędzia, jakim jest AddRadar. Wiem, że ja, jako osoba, która chce zawodowo kupować nieruchomości poniżej ceny, chcę tanio kupować nieruchomości po to, żeby móc je drożej sprzedawać, czysta spekulacja. Dla mnie to narzędzie przedstawia prostą wartość, taką jak już wcześniej powiedziałeś. Wcześniej dostanę informację, pierwszy złożę ofertę, być może namówię tą osobę, żeby mi sprzedała tą nieruchomość tu i teraz. Natomiast jaką wartość ma AddRadar dla przeciętnego Kowalskiego? Czy on powinien najpierw, nie wiem, skończyć wyższe wykształcenie jakieś z flipowania na nieruchomościach? Czy on też znajdzie jakieś zastosowanie tego narzędzia dla siebie? Absolutnie, żadne wykształcenie nie jest tutaj konieczne. Po prostu są takie momenty na rynku, zwłaszcza w popularnym segmencie mieszkań, czy tak jak teraz mamy do czynienia z bezpiecznym kredytem, oferta jest wymieciona do pewnej ceny, prawda? Ja też powiem śmiało w ten sposób.
Moim zdaniem w tej chwili bez adradaru kupienie takiego mieszkania jest praktycznie niemożliwe. No tak, faktycznie, jeśli nie dostaniesz informacji od pośrednika, pośrednika fajnie byłoby jakoś przekonać, żeby to mi wysłał tą ofertę, a nie tobie, więc już pojawia się pierwszy dylemat, jak to zrobić. A jeśli pojawia się taka oferta bezpośrednio, to też ja muszę bardzo szybko zareagować, zanim masa innych chętnych na skorzystanie z programu, póki jeszcze resztką sił on żyje. Okej, rozumiem, tutaj trzeba działać bardzo szybko. Tak, więc oczywiście pewnie będziemy mieli do czynienia z takimi etapami na rynku, gdzie tych ofert będzie masa i to tak naprawdę kupujący będzie rządził wtedy, będzie sobie przebierał. Natomiast w tej chwili tak nie jest. I nawet wiem z doświadczenia, bo moi jacyś znajomi, którzy się przez przypadek dowiadują, że takie narzędzie jest, żalą mi się, słuchaj, od pół roku, no nie mogę nic kupić, tak? No nie mogę, dzwonię, już jest sprzedane, tak? Mówię, no słuchaj, dam ci, przetestuj sobie. I to jest kwestia, no dosłownie tygodni, kiedy taka oferta wpada. I też zwróć uwagę, że Flipper ustawi sobie te widełki w taki sposób, żeby ten zysk był gwarantowany, czyli nie 20% poniżej ceny rynkowej. To oczywiście to jest dyskusyjne, co to znaczy poniżej ceny rynkowej. Natomiast zwykły Kowalski czasami po prostu powie, ja chcę kupić nawet troszeczkę powyżej rynku, ale chcę kupić po prostu, tak? I żeby do takiej transakcji mogło dojść, musisz mieć tą informację. Okay. A rozumiem, że też jest możliwość poszukiwania ofert najmu przez Adradar, czy to prawda? Można, ale to za darmo. Okej, to spodziewam się, że ta ostatnia sytuacja z wybuchem wojny na Ukrainie spowodowała, że u Ciebie mogło być bardzo dużo poszukiwań właśnie nieruchomości do wynajęcia, mnóstwo, bo wtedy wymiotło tego rynek. Wymiotło, mieliśmy mnóstwo poszukiwań i co ciekawe, na ukraińskim TikToku nawet kręcone były filmy o nas. Były takie instruktaże, jak łatwo można znaleźć, jak w ogóle można w Polsce znaleźć mieszkanie do wynajęcia, tak? Więc mam nadzieję, że tam miłe rzeczy mówili. Myśmy sobie tylko komentarze tłumaczyli, że to raczej były, że dzięki, o, fajne narzędzie. Także jak najbardziej, w najmie też to działa, a że oferujemy to bezpłatnie dla najemców. Pozdrawiamy, tak, ludzie najemcy. To zapraszam, jak najbardziej. Ta sama zasada. Myślę, że tutaj nawet nie chodzi o to, żeby znaleźć takie mieszkanie poniżej ceny rynkowej w przypadku najmu. Tam też był ten sam problem, o którym rozmawialiśmy, żeby po prostu znaleźć. Żeby po prostu znaleźć, tak. I tu w najmie te wyścigi też są gigantyczne, tak. To jest kilkanaście osób na jedno takie mieszkanie. Są kolejki, są ludzie zdecydowani, nawet chcą wziąć w ciemno. No niestety się nie udaje, także... Okej. Okay. Wiesz co, no to skoro już na rosyjskojęzycznym TikToku miałeś instrukcję obsługi... Ukraińskojęzycznym TikToku miałeś instrukcję obsługi, to może podpowiedz nam, jak zacząć korzystać z tego narzędzia. Co ja najpierw muszę zrobić? Czy ja muszę się gdzieś rejestrować, gdzieś pochwalić się kartą kredytową, czy może dowodem osobistym, albo nie wiem, legitymacją Flippera? Tak, jest teraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Flipperów, koncesja na flipowanie. Nie. To jest tak, że nawet bez rejestracji możesz sobie sprawdzić, jak to działa. Jeśli chcesz sobie to przetestować dla mieszkań do wynajęcia, to oczywiście bez karty kredytowej, bo to jest bezpłatne, więc i to jest naprawdę bezpłatne, więc nie musisz nic pokazywać. I po prostu wpisujesz lokalizację, to jest najważniejsze, i pewnie jakieś widełki cenowe, tak? I te oferty od razu ci się pojawią na ekranie. No i pewnie trzeba kliknąć, że szukaj. Tak. Okej. Okay. Tak, pracujemy nad tym, żeby system czytał w myślach, ale jeszcze trochę. Jeszcze tak, do tego chwilka jest potrzebna. Okej. Okay. Wspomniałeś o lokalizacji i cenie. To trochę ubogie funkcje wyszukiwania. Czy ja mogę je jakoś poszerzyć? A może nie są one w myśl Twoich założeń mi potrzebne? Oczywiście no, masz lokalizację, masz cenę. To są takie najważniejsze kryteria. Tak naprawdę myślę, że doświadczony inwestor już tym się zadowoli, no bo ma jakiś budżet i chce kupić w jakimś tam miejscu, które zna. Ale oczywiście można wpisać powierzchnię,
Można wpisać liczbę pokoi, czyli te wszystkie takie podstawowe informacje jak najbardziej są, tak? Ale już widzę w Twoim spojrzeniu, że tutaj pytasz mnie o rok budowy, ja o bardziej materiał pytam o działki, budowy, o powierzchnię. No ja chciałem o mieszkaniach. Przy działkach tak, oczywiście, czy jest winda? Okej. Nie, jeśli chodzi o mieszkania, powierzchnia, liczba pokoi, Ty już myślałeś o działkach, ale myślę, że właśnie ten przykład roku budowy jest istotny. No prosicie nas, no ten rok budowy co najmniej, tak? Prosicie nas o materiał budowy, żeby odrzucić wielką płytę na przykład, tak? Nie każdy lubi. Ja akurat uważam, że wielka płyta jest fajna, więc... No to też ciekawostka, polska wielka płyta, bo są wielkie płyty gdzieś tam w krajach innych, jeśli przyjedzie do nas obcokrajowiec, chociażby, nie wiem, z Anglii, to jemu wielka płyta będzie kojarzyła się z wielkim pożarem w Londynie i rozpadającymi się budynkami. Tak, ja myślę, że wielu Polakom się wielka płyta akurat z tym kojarzy. Natomiast powiem taką rzecz. My działamy w ten sposób, program jest tak skonstruowany, żeby jednak po odsianiu tej całej sterty duplikatów użyć mózgu, pomyśleć troszeczkę, tak? Czy ta oferta jest fajna. Gwarantuję Ci, Krzyśku, że jak sobie ustawisz odpowiednie te kryteria, to właśnie nie będziesz dostawał specjalnie dużo tych powiadomień. Bo to w sumie to jest nasz cel. My nie chcemy Ci zaspamować skrzynki mailowej. Ja tak z doświadczenia, nawet jak ustawię sobie powiadomienie o cenie i lokalizacji, to jest no, góra kilka mieszkań dziennie do obejrzenia. W mailu widzisz od razu zdjęcie i to zdjęcie już jest, jak wiesz, warte tysiąca słów. Więc wbrew pozorom te kryteria to wcale nie jest, to jest taki troszeczkę zabieg, no okej, okay, chcę sobie odfiltrować, tak? Więc ja mam taką filozofię, że w interesie kogoś, kto naprawdę chce kupić fajne mieszkanie, jest jednak przejrzenie trochę szerszego wachlarza tych ofert, niż by się wydawało, że ok, wyznaczę sobie jeszcze, że to ma być z cegły, że ma być rok budowy, nie wiem, od 60 do 70. No tak, może być taka sytuacja, że być może nie jest z cegły, ale jest o 40 czy 50 tysięcy taniej, więc w sumie też może wezmę pod uwagę. Taka jest filozofia. I też daje mi to, tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, widzę trochę więcej ofert, nie bardzo dużo, ale trochę więcej ofert, więc też ja zdobywam wiedzę o rynku. Łatwiej mi jest porównać tą ofertę do innych i wiedzieć, czy jest to okazja. Dokładnie, dokładnie. I tu być może to jest trochę ukłon do takich osób, które gdzieś stawiają sobie tą barierę budżetową, że powiedzmy, to ma być mieszkanie, nie wiem, do 600 tysięcy, tak? Pewnie te osoby, które mają wyższe wymagania, nie wiem, budżet nie wiem, od miliona do dwóch, to tam no, ten Twój argument pewnie nie będzie trafiony, tak? Ja już koniecznie chcę mieć wtedy, powiedzmy, kamienicę przedwojenną w takim budżecie, ale dalej Ci powiem, znowu nie ma wcale tak dużo tych ofert. Sam wiesz, tak? Już tych, zwłaszcza w tym luksusowym segmencie, no nie ma tych ofert. Więc moja filozofia jest taka, żebyście te mieszkania sobie przeglądali, tak? Żebyście zobaczyli ich trochę więcej, ten obraz rynku Wam się wtedy narysuje i okazja przy okazji to słabo powiedziałem. Ale o to chodzi. Tak, czyli jakby dwie pieczenie na jednym ogniu, nie uciekną Wam okazje. Tak? Przejrzycie sobie, co jest dostępne na rynku. I teraz tak, to tyle tytułem jakiejś filozofii i tego, jak ja uważam, że się powinno działać, czyli skupić się na jakimś obszarze, no bo wiadomo, no, nie skuszę się na apartament w Gdańsku, jeśli chcę mieszkać w Krakowie, tak? Ale gdzieś tam w tym moim obszarze poszukiwań zawęzić te swoje kryteria, plus budżet, i to moim zdaniem jest już bardzo fajnie. To jest filozofia. A teraz już aspekty bardziej techniczne. Znaczy, zanim przejdziemy do technicznych, to ja chciałem wrócić do bardzo ważnego z mojego punktu widzenia pytania. Rozumiem, że działkę też u Was znajdę, bo to wyraźnie nie wybrzmiało. Znajdziesz u nas i działkę, znajdziesz u nas dom, znajdziesz u nas taką nieruchomość, nazwijmy to komercyjną, chociaż jest to bardzo szerokie pojęcie. To może być magazyn nawet.
Tak, to może być fabryka jakaś stara. To jest ta kategoria właśnie nieruchomości komercyjnych, które są dostępne na różnych portalach i te portale najczęściej też nie wiedzą, co z tym zrobić. Także jak najbardziej jest coś takiego, można w każdym segmencie rynku się poruszać. I też może trochę nawiążę, tak? Czyli była filozofia, przeglądajcie szeroki rynek, nie zawężajcie tych kryteriów wyszukiwania, bo to moim zdaniem jest szkodliwe. Ale zobaczmy też na to, kto jest obecnie liderem rynku wśród portali. No i jest to, nie wiem, może dla niektórych to będzie niespodzianka, że to jest OLX, tak? Czyli portal od wszystkiego. Od wszystkiego. Gdzie te nieruchomości są potraktowane bardzo po macoszemu. Tak? To jest jedna z kategorii. Oczywiście oni sobie tam liczą odpowiednią cenę. W przypadku wynajmu akurat to jest jedno ogłoszenie możesz mieć bezpłatnie, ale jeżeli sprzedajesz, to już ta cena jest pokaźna. I cóż, mamy takiego króla, no bo zgodzisz się, tak? To jest no, najważniejsze źródło, czy okazyjnych ofert, czy w ogóle ofert nieruchomości. Może nie w takim super premium standardzie. No, dla wielu podstawowe źródło informacji o chociażby mieszkaniach na wynajem, pomijając grupy facebookowe. O, jeśli chodzi o wynajem, to na 100%, a jeśli chodzi o sprzedaż, to też w tym może... segmencie popularnym też. Tak, tak. Też mocno. A w segmencie okazyjnym to już jest 100%. No, może nie przesadzajmy, że 100%, ale musisz po prostu być z tym portalem na bieżąco. I teraz tak, ponieważ oni nie tworzyli tego portalu jako taki serwis nieruchomościowy, to tam nieruchomość to jest tak jak samochód, tak jak, nie wiem, jakiś stół do sprzedania. Lokalizacja, numer sprzedającego, krótki opis. Tak, tak. I teraz tam nie ma ulicy. No, wydawałoby się, ja rozumiem, w domach to nawet może i dobrze pośrednicy powiedzą, bo już ulica pozwoli zidentyfikować, który to jest dom. Ale w mieszkaniu, żeby nie było ulicy, ja już nawet nie mówię rok budowy, tego też tam nie ma. Tak? Więc nawet z punktu widzenia takiego informatycznego, programistycznego, jeżeli wpiszecie rok budowy, że chcecie mieć koniecznie po 2000, mnóstwo jest takich wyszukiwań, żadna oferta z OLX-a Wam się po prostu nie znajdzie. Czyli odcinamy sobie dostęp do bardzo dużej części rynku. Tak. I teraz my możemy, pewnie w końcu ulegniemy, tak? Bo jednak tych pytań o ten rok budowy dostajemy mnóstwo. No i będziemy musieli powiedzieć, ok, na własną odpowiedzialność, tak? Nie radzimy, bo naprawdę tych ofert ucieknie Wam mnóstwo, całe mnóstwo. Także pracujemy nad tym, wiadomo, że to jest potrzebne. Natomiast na dzień dzisiejszy powiedziałbym tak, niech Was to nie odstrasza. To jest w jakimś sensie, to wydaje się dziwne, ale to może być dla Was korzystne, tak? Że tych kryteriów jest mało, bo dostaniecie tak mało ofert, że ręcznie sobie wyczytacie, nie wiem, czy w opisie, czy ze zdjęcia będzie wynikało, jaki to jest rok budowy, a nie ucieknie Wam okazja. Okay. Wiesz co, wspomniałeś o tym, że tych ofert nie będzie dużo. Tutaj dwa wątki chciałbym poruszyć. Pierwszy z nich. Też wcześniej mówiłeś o tym odsiewaniu duplikatów. Z punktu widzenia technicznego mnie to interesuje. Przecież jeśli ja dodam sobie ofertę na jednym portalu, dodam ją w trochę inny sposób na innym portalu, to czy jest to duplikatem, czy nie jest? Czy ty mnie złapiesz za rękę, czy może jednak mi się tutaj uda trochę system oszukać? Wiesz co, no zawsze jakaś tam szansa na oszustwo jest, w takim sensie, że no to nie jest doskonałe narzędzie, nie da się zrobić tego idealnie, ale tak jak patrzymy, 95% skuteczności. Bardzo dużo. Więc wydaje mi się, że dużo. Okej, a to może inaczej jeszcze. A jaka w takim razie jest skala duplikatów ofert? Skoro wszystkich, ile może być wszystkich ofert, a ile jest ofert niezduplikowanych, tak żebym ja wiedział, że zobacz, szukam w jakiejś miejscowości, ja mam fałszywy obraz rynku, że tam jest 10 tysięcy mieszkań na sprzedaż, a okazuje się, że tych mieszkań jest ile? Tak, wiesz co, podziel to przez 10. Tak. Tak bym zrobił, czyli tych duplikatów, oczywiście tak to się zmienia w czasie. To jest ten moment, w którym ty musisz dalej prowadzić rozmowę, bo mnie zetkało.
aż tyle jest duplikatów? No oczywiście, że tak. No, Krzysiek, jak ty sobie to wyobrażasz? Tylko co to jest duplikat jeszcze, tak? Bo to jest też istotne. Z mojego punktu widzenia, ja bym chciał żyć tak jak w Ameryce, no to chciałbym takiej sytuacji, że wprowadzam nieruchomość na sprzedaż. Raz. I już, tak? I to jest jedna oferta. Jedno mieszkanie, czy tam akurat bardziej pewnie dom, pojawił się, reprezentuje to taki i taki pośrednik, okej. Okay. No ale potem wiadomo, że ten pośrednik zareklamuje to tutaj, tutaj, tutaj. Czasami w przypadku domów no to pewnie nawet i 2 lata trwa taka sprzedaż. Więc w przypadku domów to nie jest 10, tak? Tylko powiedzmy ten jeden dom, który jest do sprzedania, on będzie w ciągu 2 lat zareklamowany w internecie 500 razy, tak? Więc to jakby trzeba rozumieć, co to jest ten duplikat. W przypadku mieszkań one szybko schodzą, zwłaszcza w tym segmencie popularnym. No więc nikt nie zdąży ich zduplikować, powiedzmy, 100 razy. Oczywiście to się zdarza. No ale mimo wszystko, tak jak wcześniej mówiłeś, chociażby niech zdążą to zrobić 4-5 agencji razy 10 portali, już tych ogłoszeń się robi, kurczę, 50. I tak jest. I to właśnie, i to jest taka zmora. I właśnie wydaje mi się, że tak jak pytałeś, czy oszukasz nasz algorytm i wrzucisz ten... Wrzucisz jakby bokiem, my nie zorientujemy się, że to jest to samo mieszkanie. Raczej te osoby prywatne nas, powiedzmy, nie są w stanie przechytrzyć, zresztą nie ma to sensu, ale ten algorytm jest skuteczny w przypadku osób prywatnych. Natomiast pośrednicy, no to są zawodowcy, tak? I tutaj troszeczkę te nasze wskaźniki są gorsze, bo tak jak wspomniałeś, pośrednik, jeżeli się zwłaszcza bardzo przyłoży do pracy, no to my wtedy mamy problem, czy to jest to samo ogłoszenie, no czy to jest powiedzmy takie samo mieszkanie, ale 2 piętra wyżej. Okej, czy rozumiem, zmiana zdjęcia, ceny, czegoś w opisie, jakichś szczegółów takich istotnych, które wy badacie, może być skuteczna, może żeby was oszukać. Być, dziękuję za podpowiedź. To znaczy, wiesz co, ale nas nie, ja myślę, że oszukiwanie nas nie ma sensu, tak? To bardziej nasi użytkownicy, powiedzmy, dostaną drugi raz powiadomienie o jakiejś nieruchomości. I teraz dlaczego mówiłem o tych pośrednikach? No wiadomo, że my analizujemy treść ogłoszenia, tylko te informacje, które tam są dostępne. Jesteśmy tutaj, nie wiem, jesteśmy na Pradze, w Warszawie. Jest tu na przykład ulica Stalowa. Dość blisko. Jest 11 listopada. Fajnie się sprzedają takie nieruchomości? Wiesz co, to się trochę zmieniło. Wiem. To się trochę zmieniło. Swego czasu Stalowa czy Brzeska były mocno niepopularne. Prawda? A teraz już, no... Są koneserzy, że tak, tak powiem, tak. Że koneser też jest blisko. Okej, okay. Natomiast no wróćmy jednak do tego przykładu. Czasem pośrednik podpowie, no 11 listopada, napiszmy, że to jest Stara Praga, prawda? Więc pośrednik ma tą wiedzę, nawet nie tylko pośrednik. Ja bardzo często obserwuję, jak agencje w różny sposób starają się tą samą nieruchomość opisać. To może być kwestia powierzchni. No wolałbyś mieszkanie 38 metrów czy 40? Wiesz co, okej, okay. Rozumiem do czego zmierzasz, natomiast ja widzę jeszcze jedną taką dziwną tendencję i ona, no tutaj będę bronił pośredników w ten sposób częściej z mojego doświadczenia oszukują, bo nie ma jak tego inaczej nazwać, osoby prywatne, czyli ktoś ma mieszkanie w Radomiu, a mi pisze, że jest to centrum Warszawy. Ja tutaj doceniam to, że pośrednik chce być tym dobrym sprzedawcą, chce pokazać te pozytywne cechy nieruchomości. Czasami na przykład takim zabiegiem jest to, że mieszkanie jest na 4. piętrze. W tej chwili nie pamiętam akurat, czy na OLX-ie jest takie pole winda. Nie pamiętam tego, musiałbym sprawdzić, ale 4. piętro to jest takie dziwne piętro, bo już podświadomie myślisz sobie, tam nie ma windy, tam może nie być windy. I wtedy ja nie uważam, że to jest jakaś duża manipulacja, uważam, że to jest dobry sprzedawca, on zmieni to piętro na 5. No bo pośrednik też nie wie, załóżmy, że dlaczego to mieszkanie nie schodzi.
ale faktycznie nie ma raczej budynków pięciopiętrowych bez windy, bo już był wymóg, żeby nie była powinno winda. Być, prawda? No więc właśnie. Piąte piętro się już każdemu kojarzy, nawet jak nie ma w opisie o tym informacji, że tam jest winda. Więc czasami jest taka sytuacja, widzę tanie mieszkanie, ale czytam czwarte piętro, okej, nie ma windy, dziękuję, do widzenia, nawet nie będę dzwonił. Więc tu jest dobra robota pośredników, co to za różnica, tak? Piąte piętro, przynajmniej podświadomie przekazujesz informację, że tam że na pewno, jest to czwarte bez że windy. To nie jest czwarte bez windy. Więc i takich sztuczek jest dużo i okej, i to nie uważam, że to jest jakieś wielkie oszustwo, nawet w ogóle nie uważam, że to jest oszustwo, to jest dobry zabieg sprzedażowy, tak? Natomiast no, dla naszego algorytmu my jesteśmy na to, staramy się być na to odporni i często, to zwłaszcza w liczbie pokoi, tak? Ktoś szuka mieszkania, powiedzmy czteropokojowego, dostaje od nas ofertę mieszkania trzypokojowego. No tak, bo na te 50 ogłoszeń ktoś wpadł na to, że tam będzie bardzo łatwo zrobić czwarty pokój i od razu go tam wpisał, tak? Wirtualnie. No wirtualnie, więc też takie powiadomienie od nas przyjdzie, no i pewnie będą pretensje, no że przecież w 49 ogłoszeniach tam są trzy pokoje. No tak, ale w tym jednym jest cztery. No i skąd ja mam teraz wiedzieć? Okej, wiesz co, wydaje mi się, że w fajny sposób, bardzo fajny sposób opowiedziałeś, jak działa poszukiwanie, oszacowałeś, ile ja tych ofert dostanę i dlaczego takich. Rozumiem. Natomiast teraz powstaje drugie pytanie. Jak szybko ja dostanę powiadomienia o tych ofertach? Czy ja faktycznie powinienem korzystać z AdRadaru, czy może jednak będzie to skuteczniejsze, jeśli otworzę sobie pięć wybranych portali i będę klikał F5? Którą drogą będzie szybciej? My wysyłamy te powiadomienia w około 8 minut, średnio 8 minut od ukazania się na portalu. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Zazwyczaj no jesteś pierwszym dzwoniącym. Jesteś pierwszym dzwoniącym po tych 8 minutach, tak? Więc wydaje mi się, że to jest wystarczająco szybko. Na pewno jesteśmy szybsi niż powiadomienia takie, które możesz sobie ustawić na portalach. Bo ja już nawet nie mówię o tym, że w takim powiadomieniu z portalu znowu się nie zorientujesz, czy to jest nowo wprowadzone na rynek mieszkanie, czy to jest 50. ogłoszenie tego samego, tej samej kawalerki, tak? Więc ta szybkość jest duża. Natomiast czy może się zdarzyć coś takiego, że przez przypadek wejdziesz na portal, naciśniesz akurat F5 i tam wpadnie ci oferta? No może się to zdarzyć, tak? To jest... Einstein obliczył, że prędkość światła to jest tylko 300 tysięcy km na sekundę. Także my musimy się tego ograniczenia trzymać. Zawsze masz szansę takie ogłoszenie na portalu wyszukać. Natomiast z praktycznego punktu widzenia no nie zdarzają nam się takie reklamacje, że bo ktoś zadzwonił wcześniej, już było nieaktualne, tak? Czyli rozumiem, że ja otwierając sobie 5 zakładek z 5 portalami liczę na swój upór albo szczęście, a ty korzystając z AdRadara liczysz raczej na potęgę dobrego narzędzia IT plus wynik statystyczny, wprost. Dokładnie. Poza tym też nasz umysł ma jakieś ograniczone możliwości percepcji, tak? I szczerze mówiąc, ja bym wolał dostać kilka tych powiadomień w ciągu dnia, czy czasami tak naprawdę, jak się poluje na okazję, to dostajesz jedno powiadomienie na 2 tygodnie, tak? Masz jedno powiadomienie, patrzysz, okej, fajnie, dzwonię, niż siedzieć przed tym komputerem F5, tak? Odśwież. Moim zdaniem przegapisz okazję, jeśli będziesz sam pilnował portali, nie dasz rady, pójdziesz spać, a w nocy ktoś doda ogłoszenie. Czyli raczej mało prawdopodobna jest sytuacja, w której ja dostanę powiadomienie i okaże się, że ta oferta jest nieaktualna. Czy to się z jakichś innych może przyczyn zdarzyć? To jest mało prawdopodobne, natomiast zwróć uwagę, że tą częstotliwość powiadomień sobie u nas ustawiasz. Są takie powiadomienia natychmiastowe, czyli to jest te kilka minut, o których mówimy, a możesz sobie ustawić powiadomienie raz dziennie. Dużo osób wybiera tę opcję raz dziennie.
Czyli takie podsumowanie. Wracam z pracy, odczytuję i wiem, co zrobić następnego dnia, jak pójdę do pracy za pieniądze szefa. Dokładnie. Natomiast o ile powiedzmy w działkach, w domach, takie powiadomienie raz dziennie, super, to wystarcza. Nie polecam tego w mieszkaniach. No chyba, że ktoś szuka rzeczywiście jakiegoś tam wielomilionowego apartamentu, który wiemy, że i tak będzie się miesiąc sprzątał. Nie polecam. Często w tych już powiadomieniach, które otrzymujecie codziennie, tam mogą być linki do nieaktualnych ofert, bo one się po prostu już sprzedały, tak? Więc zachęcam jednak do tych natychmiastowych powiadomień. Okej, a czy może być sytuacja jeszcze inna, że coś będzie na portalu, a nie będzie tego u Was? No znowu, jako szczery informatyk muszę powiedzieć, że to oczywiście jest możliwe. To jest tylko oprogramowanie, ono zawiera błędy, więc oczywiście my to monitorujemy od wielu lat, 24 godziny na dobę, czuwamy nad tym, żeby się nic nie zepsuło. Natomiast no, nikt nie da sobie podłożyć tutaj głowy pod topór i powiedzieć, że nie ma mowy, nam się awarie nie zdarzają, tak? Natomiast no jest to rzadkie. My tego pilnujemy, my z tego żyjemy po prostu, żeby to było stabilne i żeby te oferty, te okazje się wyłapywały na bieżąco. Ale to jest tylko z przyczyn takich, że być może nie zagrał gdzieś tam algorytm, czy może są jakieś inne przyczyny, może jakieś kategorie wykluczacie, może algorytm uzna to przez przypadek za duplikat, mimo że nie jest duplikatem. I czy możesz jakieś powody faktyczne wskazać? Nie wiem, może ktoś ogłosił coś w niewłaściwej kategorii. Wiadomo, jak to jest w internecie, zawsze jest taki sceptycyzm. Użytkownicy nie chcą do końca wierzyć, znaleźli jakiś serwis w internecie, zawsze szukają tej dziury w całym. No i na przykład weźmy sobie takie ogłoszenie z OLX. Tutaj jest informacja: Ursus, gołąbki dodane dzisiaj o 18:33. No i ktoś wchodzi do nas na AdRadar i wysyła maila, nie ma tego ogłoszenia, nie ma u Was wszystkich ofert, żądam zwrotu pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Ale zadajmy sobie takie pytanie, z czego w ogóle taki zarzut wynika? Otóż on najczęściej wynika po prostu z nieznajomości zasady działania AdRadaru. I już tłumaczę, dlaczego tak jest. Zobacz, że AdRadar to jest, tak jak mówiłem wcześniej, to jest przede wszystkim narzędzie, które odfiltrowuje duplikaty ogłoszeń. No i zobaczmy. Owszem, mamy to ogłoszenie z OLX-a. Ono zostało dodane przed chwilą. Jest widoczne, cena 555 tysięcy. Natomiast ja już tutaj widzę, że jeszcze parę dni temu, dosłownie 3 dni temu, to mieszkanie było wycenione na 500 tysięcy. Czyli to nie jest oferta z dzisiaj. Ona przed chwilką pojawiła się na OLX-ie zupełnie w innej cenie. A jak zaczniemy sobie drążyć dalej, to okaże się, że tak naprawdę ta oferta została dodana prawie 7 lat temu, w 2017 roku. Wtedy co prawda kosztowało to mieszkanie 290 tysięcy. Teraz troszeczkę cena już urosła do ponad 500 000. Oferta była ogłoszona 27 razy. Czyli to jest właśnie ten sekret. To nie AdRadar działa źle. AdRadar zrobił świetną robotę. Powiedział, że to nie jest nowość, więc ta oferta jest u nas, ale trzeba się cofnąć w czasie, żeby ją sobie odnaleźć. Jeśli właściciel obniży cenę, no to jak najbardziej przyjdzie powiadomienie. Ale to nie jest żadna nowość. To jest stara oferta, którą ktoś bezskutecznie próbuje przez wiele lat sprzedać. Okej. A teraz, tak jak powiedziałeś, są portale, które w bardzo różny sposób działają. Niektóre pozwalają na publikowanie absolutnie wszystkiego, jak chociażby OLX. Niektóre są mocno wyspecjalizowane i przyjmują chociażby, nie wiem, oferty komercyjne, jakieś mniejsze, większe. Czy ja u Was znajdę absolutnie wszystko, czy są jakieś kategorie wykluczone? Wiem, że kiedyś publikowałeś w mediach społecznościowych informacje, że mogę już trafić na oferty od komorników.
czy też z przetargów od syndyków. Natomiast nie widziałem informacji, jeśli dobrze pamiętam, o rynku pierwotnym. Jeśli chodzi o te takie dziwne nieruchomości komercyjne, tak, jakieś obiekty przemysłowe, fabryki, to u nas jest. To u nas jest. Trzeba pamiętać, że to jest bałagan, tak? My nie jesteśmy w stanie zrobić z tym porządku. My mamy, jeśli chodzi o nieruchomości komercyjne, kilka tysięcy typów nieruchomości komercyjnych, no bo ktoś nazwie lokal gastronomiczno-usługowo-handlowy, tak? Ktoś powie, że to jest restauracja. Gospodarstwo rolne może trafić jako dom, jako siedlisko, może trafić jako działka, tak? Więc to jest taki miszmasz. Wykluczamy na pewno pokoje, czyli pojedynczy pokój na wynajem w ramach jednego mieszkania. Staracie się wykluczyć. Wykluczamy to, chyba że ktoś, zdarzają się, mnóstwo jest takich ogłoszeń, że ktoś wystawia to jako osobne mieszkanie. I też ciężko jest z tym walczyć, tak? Cena wydaje się atrakcyjna, okazuje się, że to jest tylko jeden pokój, tak? Pokoje. Garaże, też to wykluczamy. Przynajmniej staramy się to zrobić też. Różnie to bywa na portalach. Też czasami ktoś sprzedaje garaż jako mieszkanie. Nie polecam. Natomiast jeśli chodzi o rynek pierwotny, to tutaj od pierwszego dnia nasze założenie było takie, że tego rynku pierwotnego nie chcemy u nas kompletnie. Z różnych przyczyn. Po pierwsze, istnieją bardzo fajne portale, gdzie one się skupiają wyłącznie na rynku pierwotnym. I tam raczej jest porządek. Bardzo duży porządek jest, dlatego że tam mamy po prostu inwestycje. To jest troszeczkę inny, inaczej wyszukujemy, tak? No raczej, nie wiem czy Krzyśku słyszałeś o takiej sytuacji, że deweloper rozpoczyna inwestycje, wbija łopatę i w tym momencie wszyscy już przylatują i wykupują wszystkie mieszkania. No, w dniu dzisiejszym jest to nawet niepożądane przez dewelopera. On woli sprzedawać w czasie, bo wzrosną mu trochę koszty i gdyby sprzedał przy tych kosztach prognozowanych niskich, a koszty mu wzrosły, ma problem. Dokładnie, więc to jest zupełnie inna specyfika, tak? Może się okazać, zresztą te portale oferują taką usługę, gdzie jesteś powiadamiany o tym, że będzie nowa inwestycja. Termin oddania, nie wiem, za 3 lata. Okej, no może faktycznie dobrą strategią jest tam pobiec i sobie od razu zaklepać mieszkanie, bo w niektórych segmentach pewnie też te deweloperskie lokale sprzedają się na pniu, ale to jednak nie jest kwestia godziny. To nie będzie tak, że w ciągu godziny ci się to sprzeda. Druga rzecz, to jest cały blok. To jest cała wielka inwestycja, tak? Więc tam te mieszkania są praktycznie takie same, różnią się piętrem, różnią się ekspozycją, no oczywiście powierzchnią, ale też to jest tak, że mamy powiedzmy w tym budynku 20 mieszkań o powierzchni 40 metrów. Możesz sobie tylko wybrać numer tego mieszkania i na którą stronę chcesz mieć powiedzmy okna, tak? Więc my po prostu uważamy, że okej, rynek pierwotny to jest super, ale są lepsi od nas w tym, tak? My się skupmy na rynku wtórnym. No i też chyba trudno byłoby na tym rynku pierwotnym śledzić cenę, bo deweloperzy jakoś nie kwapią się do uczciwego podawania cen w swoich ofertach. To prawda, my te ceny śledzimy, my też powiadamiamy o obniżkach, to też czasami bywa ciekawe. Natomiast tak jak mówię, jeśli chcecie mieć taki pełny obraz wszystkiego, co się dzieje na rynku nieruchomości, no to polecamy AdRadar, jeśli chodzi o rynek wtórny i jakiś dowolnie wybrany inny portal z ofertami deweloperskimi, czy może nawet kilka takich portali, tak, żeby też nic nie uciekło, żeby po prostu raczej trzymać rękę na pulsie, że ok, będzie nowa inwestycja, zastanówmy się, czy warto tam akurat ulokować środki, czy tam kupić mieszkanie. Ok, chciałbym wrócić do tego tematu, gdzie wspomniałem, że wprowadziliście, znaczy ty potwierdziłeś, że wprowadziliście też możliwość dostawania powiadomień o ofertach od syndyków bądź komorników. To ciekawa funkcja, natomiast no, wiesz, zakup od syndyka bądź komornika wiąże się z trochę innym zasobem wiedzy. Czy nie obawiasz się, że osoba dostająca te powiadomienia może też troszkę sama siebie oszukać, bo widzi od komornika na drugim postępowaniu 2/3 wartości ceny fajną ofertę, a potem będzie oczekiwała ta osoba, że takie samo znajdzie na rynku wtórnym od sprzedającego. Okej, więc jak to się stało, że tych komorników, syndyków dołączyliście? Dlaczego, po co, na co i z jakiej przyczyny i w ogóle?
Wiesz co, jest zainteresowanie komornikami, licytacjami komorniczymi, jest zainteresowanie zakupem od syndyka, jak najbardziej. I rzeczywiście to jest tak, że to jest już troszeczkę wyższa szkoła jazdy, ale trzeba pamiętać, że syndyk i komornik to są zupełnie, tego nie można wrzucić do jednego worka. Moim zdaniem każdy przeciętny Kowalski z ulicy może pójść do syndyka i złożyć ofertę w postępowaniu. Nic złego się nie stanie. Odwagi. Natomiast jeśli chodzi o komorników, oj, można popłynąć. No tak, pierwsze to licytacja, gdzie mogę ulec emocjom i chcieć dać więcej niż ty, bo ciebie nie lubię. Myślę, że to jest najmniejszy problem. No ale jeszcze chociażby niechciany lokator, którego trzeba potem to eksmitować. Już troszeczkę gorzej. I teraz tak, nie będę przekonywał, że koniecznie kupujcie na licytacjach komorniczych. Właśnie ten problem lokatora to jest czasami, to trzeba być zawodowcem, to trzeba się nastawić na to, że trzeba umieć takie problemy psychologiczne nawet rozwiązywać, tak? Dogadać się z tymi ludźmi, może nawet coś im zaoferować, żeby oni się wyprowadzili, tak? Moim zdaniem no to jest już, to jest robota dla wytrawnych graczy. Nie polecam, żeby się skusić taką niską ceną wywoławczą i po prostu popłynąć na licytację. Okej, też ważna rzecz, powiedziałeś cena wywoławcza. Nie zawsze ta cena wywoławcza jest potem tą ceną, za którą ta nieruchomość jest wylicytowana. Bywa różnie. Bywa różnie, natomiast zwróć uwagę, że często to działa w ten sposób, że na początku mamy 3/4 ceny, a potem spada do 2/3, czyli mamy 75% ceny wywoławczej, potem około 66%. No okazja. I zwróć uwagę, że jeżeli spada z 75% na 66%, no to nikt tego nie wziął. Czyli jak jesteś w tym drugim terminie, to wydawać by się mogło, że między 66% a 75% ceny, tej rynkowej teoretycznie, będziesz mógł to kupić. I mnóstwo jest takich licytacji. Więc też trzeba zwrócić uwagę, że nawet ci wytrawni gracze, którzy śledzą te wszystkie strony, czy naszą też, nie biorą wszystkiego. Prawda? Trzeba wiedzieć, trzeba rozpoznać sytuację. Innym segmentem są właśnie działki. No na działce nie będziesz miał niechcianego lokatora. Kurczę, chyba mnie namówiłeś. Zainteresuję się tymi gruntami. Widzisz, ale zwróć uwagę, że z kolei tam mamy hipotekę. I też trzeba wiedzieć, jak to działa. Myślę, że dla większości widzów, którzy nas tutaj oglądają, myślą sobie tak. Okej, jest ogłoszenie komornika. To jest urzędnik państwowy, on mnie nie oszuka. To jest wszystko legalne, wszystko sprawdzone. Płacę wylicytowaną cenę i mam działeczkę. Zgadza się? W teorii. No właśnie. W praktyce jest księga wieczysta i tam mogą być bardzo ciekawe rzeczy. W szczególności coś, co może się wydawać nieintuicyjne, kupujesz tą nieruchomość razem z długiem. Więc to, że ty zapłaciłeś komornikowi, oczywiście to nie są wszystkie sytuacje, tak? Ale to, że ty zapłaciłeś komornikowi jakąś tam kwotę, okej, to pójdzie na spłatę tego długu, ale reszta tam sobie może zostać. I wtedy trzeba, kwestia, czego dotyczą te wpisy i czy ja potrafię je wyczyścić. Jaka to jest hipoteka? Dokładnie, czy tam nie ma na przykład ZUS-u, hipoteka przymusowa. I oczywiście możesz sobie wkalkulować w cenę, tak, spłacenie tej hipoteki, ale no, nie jest to intuicyjne. U syndyka nie ma takich historii. To jest po prostu kupno mieszkania. Też jest licytacja często. Natomiast tam wydaje mi się, że mogę polecić. To znaczy nie będę zniechęcał jakoś mocno. Takich początkujących graczy, którzy po prostu usłyszeli, zobaczyli, dostali od nas powiadomienie, tak, że jest atrakcyjna oferta od syndyka, można to brać. Można brać przetargi ze spółdzielni mieszkaniowych. Można od PKP kupić nieruchomość. Oj, też bardzo, będzie bardzo dużo ofert. Będzie czyściutka i też my te duplikaty eliminujemy, to znaczy będziemy informować o kolejnych terminach. I to działa w ten sposób, że naprawdę PKP ma problem ze sprzedażą bardzo wielu swoich nieruchomości. To są całe kamienice,
To są jakieś działeczki położone tuż przy stacji kolejowej. I my obserwujemy to, że tak co 3 miesiące jest ponawiana ta sprzedaż w tej samej cenie, ale jeśli w tej samej, to znaczy, że... No, efektów nie było. Tak, ale teraz już ta cena jest tak naprawdę niższa. Tak, biorąc pod uwagę inflację zdecydowanie. No właśnie. Więc... Jeszcze ze 2 lata może kupiłem. Dokładnie. Więc warto obserwować. Zainteresowanie nie jest jakieś ogromne, no bo często te nieruchomości po prostu ogłaszane są wielokrotnie. Wspomniałeś, że ja dostanę powiadomienie o czy drugiej licytacji, o obniżce ceny. Wspominałeś o tych powiadomieniach o obniżce ceny, również też przy okazji rozmowy o tych klasycznych mieszkaniach. Rozumiem, że jak będzie druga licytacja, ja też dostanę powiadomienie, że coś tam się zmieniło. Jak to działa w praktyce? Ja po prostu dostaję takiego samego maila, jakiego bym dostał, tego podstawowego powiadomienia o nowej ofercie, czy ja dostanę informację, że to jest ta oferta i tam cena została obniżona i zwróć na to uwagę, bo może wtedy nie było takie super, a teraz już jest. W przypadku mieszkań oferowanych normalnie na rynku wtórnym będziesz miał konkretną informację, że właściciel obniżył cenę. I to jest istotne, tak? Będziesz widział, że to była ta oferta, która ciebie powiedzmy interesowała i właściciel obniżył cenę. Dlaczego właściciel obniżył cenę? No bo jakby z całym szacunkiem do pośredników obserwujemy coś takiego, że to, że agencja, że jedna z 20 agencji, która oferuje to mieszkanie, obniżyła cenę, to jeszcze nie jest jakiś, tak, to nie jest wydarzenie, o którym warto kogokolwiek informować. Zobaczcie sobie w historii naszych ofert, kiedy mamy taką pełną historię od momentu pierwszego wystawienia w internecie do dzisiaj. Zobaczcie, że agencje nieruchomości, naprawdę ja nie wiem skąd one biorą te ceny, ale one się potrafią różnić o 10-20 tysięcy i to tak sobie pływa. Tak? Więc to, że agencja obniżyła cenę, nie robimy tutaj jakiejś wielkiej afery z tego powodu. Właściciel obniżył cenę. W przypadku licytacji to jest po prostu tak, że przychodzi powiadomienie, że odbędzie się druga, trzecia licytacja. Tak? Ten komornik w treści obwieszczenia, on napisze, który to jest termin i od drugiej to już będzie obniżona cena. Tak? Czasami też zwróćcie na to uwagę, jeżeli ktoś nie posłucha naszej rady i nie będzie ostrożny, że licytacja może się odbyć teoretycznie drugi raz, ale cena nadal będzie 3/4 ceny wywoławczej. No bo pierwsza licytacja po prostu nie doszła do skutku. To się też często zdarza. Więc trzeba czytać, co jest w tym ogłoszeniu napisane i wtedy odpowiednio reagować. Okej, okay, no na to nie wpadłem. Rzeczywiście czasem to może być kolejna licytacja. Słuchaj, to teraz tak. Powiedziałeś, że ja mogę sobie wejść w historię tej oferty. To jest dla mnie bardzo cenna informacja, bo chcąc złożyć komuś niemoralną propozycję pod tytułem sprzedaj mi tanio, to ja z chęcią zapoznam się z tym, co się działo z tą ofertą wcześniej, czyli posprawdzam sobie, w jakiej cenie właściciel wystawiał, w jakiej cenie wystawiały które biura nieruchomości, jaka była rekordowo najniższa cena, być może właśnie taką ofertę, albo jeszcze bardziej przyjemną dla mnie złożę. Natomiast czy według ciebie to jest już sytuacja, w której ja obserwuję tą ofertę, zapoznałem się z nią dobrze, czy ja muszę coś jeszcze zrobić, żeby znaleźć szerzej informacje o tej nieruchomości? Czy u ciebie ten jeden rekord zawsze daje mi pełen obraz tej historii i raczej się nie zdarza, żeby te dane były jakoś porozbijane? Nawiązuję do takiego hasła obserwowanie oferty, a obserwowanie nieruchomości. Czy to się jakoś między sobą różni w wydaniu AdRadara? Często masz taką opcję, obserwuj to ogłoszenie. No to proszę bardzo, obserwuj i będziesz obserwował to jedno konkretne ogłoszenie. W tym samym czasie właściciel pójdzie na zupełnie inny portal. Tak się robi, tak? Wywołujemy w ten sposób takie wrażenie na tym innym portalu, że proszę bardzo, mam tu świeżutką ofertę. No, na tamtym pierwszym portalu obserwujesz to ogłoszenie, a nawet nie wiesz, że ono się pojawi na drugim portalu. Więc trzeba tutaj rozróżnić, tak, że AdRadar pozwala ci obserwować nieruchomość. Pozwala ci zobaczyć, że okej, właściciel miesiąc temu wrzucił to na portal X, dawniej Twitter. Nie, akurat Twittera nie obserwujemy, ale portal X myślę, że brzmi dobrze. A teraz wrzucił na portal Y.
z inną ceną. Tak? Oczywiście tych operacji może być dużo. Mówiliśmy na początku, że to już pewnie nie jest okazja, skoro gdzieś ten właściciel szasta, tak, tu raz tak, raz inaczej. Okej. Okay. Ale wiesz co, czasem ja z doświadczenia z gruntów, czasem ten wymęczony właściciel sprzedający przez dłuższy okres czasu, pamiętam oferty 2-, 3-, 4-letnie, gdzie ktoś ogłasza, 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 nie ma efektów, nagle ja jestem pierwszym dzwoniącym po roku i czasem rzeczywiście ta moja oferta jest ofertą, choćby była ona nie do końca przyjemna, to jest ona ofertą, którą ten zbywca na pewno rozważy. Warto obserwować. Warto obserwować ewidentnie. To może być też argument w negocjacjach. Bo często ktoś ci powie, a dopiero co wrzuciłem do internetu, nie schodzę z ceny. Patrzysz sobie na AdRadar, tak? Aha, 3 lata temu dopiero co pan wrzucił, tak? Więc warto obserwować. To jest pewnie troszeczkę trudniejsza sztuka, bo znowu możesz zastosować taką strategię. Wystawię tą nieruchomość za 1 000 000 złotych, a potem zejdę z ceną na 800 tysięcy, tak? I dużo osób się na to złapie, powie, o kurczę, 200 tysięcy zszedł. Człowiek ma nóż na gardle, sprzeda na pewno. No chyba, że jest większym cwaniakiem od Ciebie. Ale masz to napisane w historii oferty, widzisz to, więc masz jakiekolwiek narzędzie walki z... ale obrony, może bardziej obrony przed różnymi trikami. Też ciekawostka, to kiedyś znajomy mi opowiadał, że wystawił swoje mieszkanie za 900 tysięcy na sprzedaż, opublikował, po czym pomyślał sobie, kurczę, za tanio, za tanio. I natychmiast zwiększył cenę na 1 200 000, ale u nas już te 900 zostało, to było parę minut, tak? I mówi, Bartek, skasuj to, skasuj, bo tam widać, tak, widać, ja to no nie pomyślałem. Więc to są też takie podpowiedzi, jeżeli dobrze czytasz takie informacje, wyczytasz stamtąd, jaka jest sytuacja sprzedającego. Wcześniej troszkę narzekałem na osoby, które ogłaszają nieruchomości no, nie w niewłaściwej lokalizacji. I z tego, co ja pamiętam, korzystanie z bliźniaczego narzędzia względem AdRadara, czyli z Unirepo, to tam jest informacja, że ta lokalizacja jest z jakąś tam dokładnością. Czy w przypadku AdRadara wygląda to tak samo, że ty mi podpowiesz, że słuchaj Krzysztof, być może to przecudnej urody mieszkanie z centrum to jednak jest Radom, a nie Śródmieście Warszawy? Trzeba bardzo na to uważać i teraz wspomniałeś właśnie o Unirepo, czyli to jest... ta sama baza danych, natomiast bardziej adresowana do pośredników. No i zobacz, pośrednik to może być taki bardziej szachista. Tak? Kiedyś się tak mówiło, że ma refleks szachisty. Tak? On spokojnie, on będzie obserwował tą sytuację. Jeżeli to zniknęło z rynku szybciutko, trudno, pójdę do następnej oferty, tak? Świat się nie zawali. Więc pośrednik zdąży zebrać tą informację, zdąży się zorientować, że już parę innych osób ogłosiło to nie w centrum Warszawy, tylko że to pewnie jest Radom. I tamta informacja o tym, że ta pewność lokalizacji to jest powiedzmy tylko 40%, że to jest w centrum Warszawy, jest fajna. Natomiast tutaj w AdRadarze ten refleks musisz mieć naprawdę wyśmienity i no nie zdążysz się zorientować, ta oferta po prostu wpadnie ci, tak? No bo ktoś, jeżeli ktoś w ogłoszeniu napisał, że to jest Warszawa Śródmieście, no my musimy to wysłać. Będą do nas pretensje, tak? Jeżeli my nie wyślemy natychmiast powiadomienia, że to jest Warszawa Śródmieście, będą do nas pretensje, że dlaczego? I teraz tak, często zdarza się, że pod tą to jest, nie wiem, nazwałbym to takim cross-sellingiem. Ktoś szuka kawalerki w centrum Warszawy, to pewnie interesuje go apartament wakacyjny w Bułgarii. No, ogłoszenia zagranicznych nieruchomości były prawdziwą zmorą niektórych portali. I są i nadal. Zdarza się, że są. Zdarza się to. I no, my mamy dwie opcje. Możemy powiedzieć, ok, naszym zdaniem to nie jest Warszawa Śródmieście, nie wysyłamy powiadomienia. Albo możemy powiedzieć, no trudno,
będziecie sobie o nas źle myśleli. Swoją drogą, kiedyś miałem taki telefon, że zadzwonił ktoś do mnie i powiedział, że proszę pana, tam w tym mieszkaniu w Chorzowie wcale nie ma tej zielonej kanapy. Ja mówię, no okej, rozumiem. Zaraz sprawdzę, tak? Patrzę na zdjęciu, no jest zielona kanapa. Wiem, ale ja byłem, nie ma tej zielonej kanapy. Ja mówię, no tak, no ale to sprzedający zrobił nieaktualne zdjęcia, wystawił, tak? Znaczy, trudno jest zrobić nieaktualne zdjęcie, ale można wystawić. Więc to raczej sprzedający powinien skorygować w ogłoszeniu. Nie, to wy za to odpowiadacie. Ja od was dostałem powiadomienie. Więc my jesteśmy troszeczkę tak jak taka pogodynka, która zapowiada pogodę. Jeżeli pada deszcz, no są pretensje do nas. Trudno, no ja biorę to na klatę. Proszę tutaj użytkowników o wyrozumiałość. Wyślemy wam tą informację, no bo tak się pojawiło na portalu. Zgłosimy, czy wy też zgłaszajcie, tak? Tam są takie przyciski, zgłoś nieuczciwego ogłoszeniodawcę. Róbcie to. To będzie eliminowane, tak? Natomiast uważam, że filozoficznie... No, lepiej jest chyba wysłać powiadomienie, bo być może wspominałeś wcześniej o innej historii, że ktoś odświeża swoje stare ogłoszenie. Ja pamiętam takie historie, że ktoś ogłosił coś, jakąś nieruchomość, sprzedało się, żeby nie płacić drugi raz za ogłoszenie, to przerobił to istniejące ogłoszenie na inną nieruchomość. I ona wraca na rynek, ale teoretycznie mogłaby być przez niektóre systemy rozpoznana jako ta sama. I rzeczywiście wrzucenie, odrzucenie tej oferty jako powracającej, jako błędnie zlokalizowanej, mogłoby się odbić komuś czkawką, bo być może on chce coś tam bardzo tanio oddać. Tak, znamy tą sytuację, to jest bardzo częste, więc jesteśmy na to przygotowani. I najczęściej akurat te nasze, w tym wypadku powiadomienia są dokładne. Czyli jest informacja nawet taka, że to, my mamy taki tag, taką etykietkę, nie publikowane nigdzie wcześniej. Mhm. I najczęściej trafiamy wtedy, jeżeli ktoś odzyskał sobie to stare ogłoszenie, wrzucił coś zupełnie innego, mówimy, ok, to jest świeża oferta, kupujcie, tak? To może być okazja. Jeśli chodzi o te lokalizacje, tu często zdarzają się też takie sytuacje, że na przykład OLX jako domyślną lokalizację poda lokalizację tej osoby, która wystawia ogłoszenie. Tak. Czyli ja sobie mieszkam w Olsztynie, a moja babcia w Warszawie zmarła, sprzedaje mieszkanie ze spadku, Olsztyn się wyświetli, tak? Więc tu trzeba uważać. Moim zdaniem, no w tej chwili jeszcze nie mamy takich tak dobrej technologii, żeby wszystkie takie sytuacje wykryć. No skoro OLX, skoro Otodom, świetne przecież portale, które za którymi stoi potężny kapitał, nie potrafią sobie z tym poradzić, to ja bym powiedział tak, w obliczu tego, że tych powiadomień nie dostaniecie od nas mnóstwo, przejrzyjcie i tylko prośba, nie do nas pretensje, tylko do tego, kto to skoro zrobił. Ciężko jest to zrobić programistycznie, to może da się zrobić, taki żart z IT, białkowo. Skoro wspomniałeś też o tym, że jest taka opcja, że ja mogę oznaczyć to ogłoszenie, że tam jest niewłaściwa lokalizacja. To teraz pytanie, czy to jest informacja tylko i wyłącznie dla mnie, czy też którykolwiek z innych użytkowników AdRadaru też będzie miał informację na tej podstawie, że słuchaj, ktoś nam zgłosił, że tutaj lokalizacja może być niewłaściwa. Wiesz co, to oznaczenie, że lokalizacja jest niewłaściwa, czy jakakolwiek próba wyłudzenia, oszustwa i tak dalej, to jest już na portalu. No bo to oni muszą skorygować dane Aha, w tym czyli ogłoszeniu. Ty przekierowujesz wtedy użytkownika, żeby on się do portalu zgłosił. Tak, bo to u nas tak działa, że generalnie dostajesz powiadomienie, ale i tak idziesz na portal, bo to tam jest ta informacja, tak? Więc może bardziej tak bym powiedział, że... Ale rozumiem, że zachęcasz, żeby korzystać z tej funkcji, bo ja na przykład zdarzyło mi się, że korzystałem kilkukrotnie z różnych tam wbudowanych funkcji w portale. W jednym przypadku wprost rozpoznałem, że ktoś próbuje ogłosić tanie mieszkanie i wprost było, że jeśli chcesz wynająć, musisz wpłacić kaucję tu i teraz, a po próbie kontaktu okazuje się, że specyficzny numer ze specyficznym akcentem, więc ja już wiem o co chodzi, więc zgłaszam od razu ogłoszenie jako próba wyłudzenia. Ewidentnie, nawet ten numer znalazłem w internecie, że
próba. Już ktoś tak, ktoś już zgłosił. Natomiast no, zdaję sobie sprawę, że sporo osób z tego nie korzysta, a może byłoby warto. Warto. Warto, to nie tylko chodzi o wyłudzenie, tak? To może być pomyłka. Jeśli ta pomyłka się trafi na naszą korzyść, no to super, tak? Wtedy nawet nie trzeba zgłaszać, tylko kupować. Natomiast jeśli ktoś zrobił to w taki sposób, że no po prostu są błędne dane, zgłaszać na portalu, to też jest taki sygnał dla tych portali, żeby one też, bo to moim zdaniem to nie jest takie trudne, żeby przeciwdziałać takim zjawiskom, tak? Po prostu trzeba zwrócić uwagę, że jest taki problem i ewentualnie, nie wiem, blokować konta, które często to robią, bo to nie są wtedy pomyłki, tylko to są celowe działania. No tak, niestety zdarza się. Okej, okay, a odnośnie pomyłek. Czy zdarzają się sytuacje, w których ja chciałbym mieć mieszkanie, które chcę kupić, a dostanę powiadomienie, nie wiem, o wynajmie, bo znów ktoś pomylił kategorię, czy może jest jakaś inna jeszcze przyczyna? Zdarzają się takie sytuacje i tu znowu my jesteśmy w roli tych zapowiadaczy pogody. Do nas będą pretensje, natomiast w tych ogłoszeniach jest napisane, że to jest mieszkanie na sprzedaż. 4000 zł, 30 zł za metr, tak? Mhm. Więc już po cenie ktoś mógłby powiedzieć, to jakiś słaby programista tam w tym Adradarze pracuje. No przecież wiadomo, tak? Jeżeli masz mieszkanie na sprzedaż i jest wystawione za 4000, no to to jest na pewno wynajem, w ogóle nie zawracajcie mi głowy. Ale też, Krzyśku, pewnie widziałeś wiele razy takie ogłoszenia, że ktoś zapomina dokleić 3 zer w cenie. Ale też wspomniałeś wcześniej o jednym z portali, który ma bezpłatne ogłoszenia dla wynajmujących, a dla sprzedających już nie, więc ktoś może chcieć skorzystać z tego benefitu bezpłatnego ogłoszenia i tak, w treści dopisać, że to jednak sprzedam. Może to tak być, natomiast chyba tutaj najczęściej to jest pomyłka. Ale warto wspomnieć właśnie o tym, że jeżeli to jest pomyłka polegająca na tym, że nie chce mi się wklepać 3 zer, tylko wpisuję, tak, ile to jest tysięcy, no to zwróć uwagę, programista odrzuci tą ofertę, powie, że to jest szmelc, a przecież to może być gigantyczna okazja, tak? Nawet po dodaniu tych 3 zer. No właśnie, po dodaniu tych 3 zer, tak? Jeżeli ty, tak jak powiedziałeś, białkowo, jako człowiek, który obserwuje rynek, chwilkę poświęcisz na to, tak? Dostałeś powiadomienie, widzisz, że to chyba nic ciekawego, ale nagle zgadza mi się to, tak? Może warto się zainteresować. To też możesz mieć przewagę nad konkurencją twoją, tak? Jakimiś innymi inwestorami, którzy po prostu powiedzą, ja... Część osób tak robi, że powiedzmy ustawia sobie filtr od 100 tysięcy, żeby właśnie te pomyłki wyeliminować. Także to też pewnie zależy od rynku, na którym działasz. Ja bym podszedł do tego w ten sposób. Jeśli dostajesz od nas kilka powiadomień dziennie, to wszystko jest ok. Prawda? Ogarniesz to. Tak, nawet jeśli tam się trafi jakiś błąd, to jednak mimo wszystko lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Tak, no i lepiej też, to ja w swoim imieniu powiem, lepiej też mieć świadomość, że to nie jest nasza wina, tylko najczęściej jest to jakaś tam pomyłka ogłoszeniodawcy. No trudno, jesteśmy wszyscy ludźmi, zdarza się, tak? Czyli rozumiem, że też może trafić się sytuacja, w której ja dostanę ofertę, nie wiem, agencyjną, a zaznaczyłem, że chcę tylko prywatne, albo na odwrót. Czy coś takiego też może mieć miejsce? No oczywiście, to się też może zdarzyć. Natomiast powiem tak, bo czasami nam się zdarzają takie sytuacje, że ktoś powie, że przecież ja widzę, że to jest prywatna oferta. Na portalu jest napisane, że to jest oferta prywatna. No ale nie znamy takie numery, tak? My jesteśmy w stanie wykryć, że to jest pośrednik. Pośrednicy, jak wiemy, lubią czasem, tak? Lubią, czy celowo, czy nie wiem, dla oszczędności, piszą, że są osobami prywatnymi w ogłoszeniach. No nie znamy takie numery, więc jeżeli ktoś z Was spotka się z taką sytuacją, że uważa, że umknęła mu super prywatna oferta, bo myśmy napisali, że ona jest agencyjna, przeczytajcie ogłoszenie. Poszukajcie tego numeru telefonu w internecie. Pewnie to będzie pośrednik.
Okej, czyli rzeczywiście numer telefonu jest jedną z takich rzeczy, których pośrednicy raczej nie zmieniają, posługują się tym samym, więc faktycznie można byłoby zidentyfikować, że ten gentleman może nie do końca jest takim bardzo Dżentelmenem. prywatnym gentlemanem. Dokładnie, Tak dokładnie jest. tak. Okej. Czy jeszcze jakieś inne kategorie błędów, nietypowe? Bo wiesz, fajnie się rozmawia o fajnym narzędziu, natomiast dla mnie niesamowicie ciekawą warstwą tej dyskusji jest rozmowa o tym, co ewentualnie może się nie udać. Nie to, żebym się pastwił, niemniej jednak no, z mojego charakteru wynika, że lubię sprawdzić, co może ewentualnie nie zadziałać, żeby wiedzieć, jak się na to przygotować. Czy coś jeszcze przychodzi ci do głowy, jakaś ciekawa historia? Myślę, że takim błędem, tak bym to nazwał, tak, to jest coś takiego, że my jednak mimo całej tej sztucznej inteligencji, tych programistycznych bebechów, które tam pod spodem siedzą, nie zorientujemy się, że to jest to samo mieszkanie, drugi raz wystawione. Tylko teraz tak, dlaczego się nie zorientujemy? Ano prawdopodobnie dlatego, że pośrednik włożył bardzo dużo energii, serca i z tego samego mieszkania, nie wiem, zrobił home staging, zrobił jakieś super zdjęcia nowe, opisał to w fantastyczny sposób, tak? I wtedy ten nasz system tak trochę głupieje, tak? Bo myśli sobie, kurczę, no wydaje mi się, że to, no to podobne te mieszkania, ale prawda, jednak różnica jest bardzo duża. I on wtedy to wyśle jeszcze raz. Raczej tak to jest ustawione, żeby drugi raz poinformować o tym samym mieszkaniu. No ale zastanówmy się, może to dobrze, tak? Bo ten pośrednik mógł tak dużo fajnych informacji dostarczyć o tym mieszkaniu, że podejmiesz zupełnie inną decyzję. Może za pierwszym razem nie interesowało ci to mieszkanie, a teraz patrzysz, kurczę, ciekawe. Więc czasem po prostu te błędy trzeba systemowi wybaczyć, no i skupić się na tym, że można z tego też wyciągnąć jakieś korzyści. Porozmawialiśmy już o wielu, wielu, wielu przypadkach, gdzie może się trafić, że ja dostanę jeszcze jakąś ofertę, która teoretycznie być może nie chciałbym, żeby do mnie trafiła, ale w fajny sposób opowiedziałeś o tym, że lepiej jednak, żeby ona trafiła, bo koszt nietrafienia mógłby być zdecydowanie wyższy. Zgadza To się. do mnie bardzo mocno przemawia. Możesz przegapić okazję. Tak. Natomiast wiesz, no, załóżmy, że jestem osobą, która nie lubi się przepracowywać. Oczywiście to jest tylko założenie. Oczywiście, znamy się tak Tak długo, jest. że wiem, że tak jest. I chciałbym dodatkowo zastosować jakieś filtry. Czy znów na wzór AddRadara, przepraszam, na wzór UniRepo, ja w AddRadarze też mogę zastosować dodatkowe filtry, typu wpisać jakąś część słowa, które będzie wyszukiwane w tych ogłoszeniach? Tak, mechanizm jest bardzo podobny jak w UniRepo. Jako filtry my rozumiemy bardziej takie przegródki. Tak? To jest ciężko nazwać, bo to nie jest intuicyjne. Czyli filtr to jest taka przegródka, to jest takie twoje poszukiwanie. Prawda? Czyli szukam jednocześnie kawalerki, nie wiem, na Ursynowie, ale też, nie wiem, domku nad jeziorem na Mazurach. A może działkę w Piasecznie, prawda? I każda z takich nieruchomości to będzie twój jeden filtr. No i teraz ten twój filtr może się składać z różnych kryteriów, w szczególności to, o czym mówisz, że my możemy tam szukać sobie fragmentu opisu. I to polecam bardzo, bo też mówiliśmy trochę wcześniej, że niektóre portale to tak naprawdę jest tylko ściana tekstu. Coś, co my nazywamy taką strukturą danych, czyli informacja, liczba pokoi, materiał budowlany, tak? Czy typ działki nawet, prawda? Nie ma tej informacji. Tam jest tylko takie ogłoszenie. Więc warto jest myśleć właśnie w ten sposób. Czy jest jakiś fragment słowa, który ja mogę do tego filtru dodać, żeby dostać dokładnie takie mieszkanie, którego szukam, tak? Czy taką działkę, której szukam. I tu to jest sztuka. Ja bym chętnie o tym opowiedział dłużej, ale domek może być nad jeziorem albo w okolicy jeziora, albo z dostępem do linii brzegowej. Albo 15 kilometrów od najbliższego jeziora. Dokładnie, tak? Więc warto jest
troszeczkę tak sobie przypomnieć, jak to na języku polskim tam nas uczono. Jest jakiś taki rdzeń wyrazu, nie wiem, jezior. Wpisać ten jezior. I to jest jedno kryterium, tak? Albo na przykład. Nie wiem, no, ktoś... Dla mnie dobrym przykładem będą udziały. Jeśli ja chcę kupić, bo wiem, że zakup udziału w nieruchomości. Nie wiem, małżonkowie po rozwodzie, ktoś chce sprzedać 50% swoich udziałów, to jest zazwyczaj coś w bardzo dobrej cenie, więc ja sobie wpiszę udział. No, przy okazji dostanę ofertę, że udział w gruncie jest wykupiony. No tak? Na przykład, prawda? Więc to trzeba na to uważać. A propos udziałów, no to też my o tym też myślimy, żeby rzeczywiście dodać specjalną taką przegródkę na licytację, czy u syndyka zakup udziału. Jak będzie dużo pod tym filmem komentarze, dodajcie udziały. To dodamy wtedy, tak. No, możemy to zrobić i tak to będzie działało. Ale tak jak mówię, raczej ja bym tutaj się skupił na tym, że często te ogłoszenia w internecie, one są bardzo słabo opisane i jeśli jesteście w stanie ustawić te filtry w ten sposób, żeby dostać ciekawe nieruchomości z jakiegoś obszaru, to już nie zawracajcie sobie głowy tymi słowami kluczowymi, tak? Bo ich, być może ich wcale w tym opisie nie ma. A na przykład na zdjęciu pokaże się pomost, prawda? I wtedy będziesz wiedział, już komuś się nie chciało pisać, że to jest nad jeziorem, tak? Więc próbować. Okej, okay, wiesz co, to wydaje mi się, że narzędzie omówiliśmy już naprawdę nieźle, to teraz przejdźmy do pomysłów, kiedy je w ogóle zastosować. Czy ten obecny rynek, gdzie rosną ceny, jest dobrym rynkiem? Może rynek, kiedy ceny spadają? Jakie ty masz pomysły na wykorzystywanie tego narzędzia przez potencjalnego klienta? Już mówiliśmy o tym, że ktoś, kto szuka czegoś na wynajem, że no, chce, żeby szybko coś mu się trafiło. Ktoś, kto szuka pod kredyt 2%, chce, żeby szybko mu się trafiło. Kiedy jest ten najlepszy moment, żeby zajrzeć na AdRadar? Właśnie teraz. No okej, okay, ale to tak pół żartem. Natomiast powiedziałbym w ten sposób. Nasze narzędzie jest takim narzędziem stworzonym przez informatyków, przez programistów. Trochę tak jak Google, tak? Czyli to jest wyszukiwarka. Może ktoś chciałby mieć takie narzędzie, gdzie zaznaczasz ptaszek, powiadom mnie tylko jeśli to jest mega okazja. Okej, okay, tak, można coś takiego sobie wyobrazić. Natomiast my działamy w ten sposób, że raczej skłaniamy Was do myślenia na przykład o Waszym portfelu albo za ile Wy w Waszym mieście uważacie, jaką cenę metra kwadratowego Wy uważacie jako okazyjną. I teraz tak, pytasz, kiedy jest dobry moment. My mamy mnóstwo takich użytkowników, którzy ustawili sobie cenę, powiedzmy, nie wiem, do 7 tysięcy za metr kwadratowy. W Warszawie. No w Warszawie to mamy takich użytkowników mało, ale powiedzmy w innych miastach jest sporo takich osób. I co się dzieje? Oni po prostu nagle przestają dostawać powiadomienia. Tak? Więc na takim rynku, kiedy te ceny bardzo rosną, czy to w wyniku inflacji, czy jakichś tam innych przyczyn, no ja aż bym chciał dodać do tych Waszych widełek cenowych jakiś tam procencik, żeby tych powiadomień przychodziło więcej. Więc w przypadku, kiedy mamy do czynienia z rynkiem rosnącym, to ja zachęcam, żebyście wchodzili na ten AdRadar, nie wiem, raz w miesiącu i patrzyli, czy to, że nie dostajecie powiadomień, to często ktoś do nas pisze, macie awarię, nie dostaję powiadomień. Okej, okay, na kiedy ostatnio aktualizowałeś cenę za metr kwadratowy? Tak? Więc na pewno to jest ta sytuacja rosnącego rynku, no to idealny moment dla naszego narzędzia, bo wtedy dostarczamy okazję. Natomiast jeśli mielibyśmy do czynienia z takim spowolnieniem, z którym już od narodzin AdRadaru, czyli to już no to był rok 2017, mieliśmy do czynienia już z różnymi sytuacjami, z epidemią, tak, i później efekty podwyższenia stóp procentowych, to nadal jest dobry moment, dlatego że masz wtedy pełną informację o rynku. Narzędzie nie jest drogie, a jednak jesteś w stanie przekonać się, czy ta cena
tak? Jak ona się zmieniała, czy ona jest atrakcyjna w stosunku do innych ofert. Więc to też jest dobra sytuacja. Wtedy po prostu nie musisz mieć ustawionego głośnego powiadomienia, że przyszedł od nas e-mail i od razu nie musisz jechać z gotówką kupować mieszkanie, ale możesz zapolować na okazję, bo ktoś obniżył cenę. Także tych sytuacji rynkowych myślę, że jest dużo. Podoba mi się to, o czym mówisz, bo ja lubię korzystać z Twoich narzędzi, Bardzo mnie to cieszy. ale nie tylko stricte do polowania na okazję, ale wiesz, ja lubię wiedzieć więcej. Lubię przygotować się czy do mojego zakupu, czy w przypadku, kiedy zajmowałem się pośrednictwem, do spotkania z klientem. Więc rzeczywiście przychodzi mi taka myśl, że wiem, że ja dostawałem średnio w miesiącu o tych kawalerkach na Białołęce ileś powiadomień, a dziś dostaję ich ileś więcej, co oznacza, że sprzedaż takiego mieszkania będzie o ileś trudniejsza. Jestem w stanie to mniej więcej oszacować. Wiem, że tych ogłoszeń jest dwa albo trzy razy więcej. To jest dla mnie bardzo, bardzo cenna informacja. Tak, i też ja mam takich klientów, mam takich użytkowników, którzy zarejestrowali się u nas powiedzmy w 2018 roku, nie zapłacili nam ani grosza. Nagle patrzę, transakcja, tak? Bo ktoś sobie przez 5 lat obserwował rynek, co można robić za darmo, i wreszcie dojrzał do tej decyzji, że okej, już mniej więcej wiem, jak to wygląda. No to teraz coś kupię, tak? Więc bardzo różne strategie i zachęcam, tak? Ponieważ rzeczywiście taka sama obserwacja rynku, może nie tak dokładna jak ty to robisz, tak? Bo my też no, za darmo umówmy się na wszystkich takich tajników, które zdradzamy Krzysztofowi, no nie dajemy tego ludziom z ulicy. Ale jeśli jesteś w jakiejś małej miejscowości, interesuje ci jakaś tam konkretna działka, a takich działek jest jedna na pół roku, będziesz to miał za darmo u nas. Także zachęcam. No, to muszę przyznać, że ja bym dał się namówić, gdyby nie to, że już jestem namówiony wcześniej, jako aktywny użytkownik. Wam gorąco polecam korzystanie z tego narzędzia. A gdybyś mógł tak krótkimi słowami powiedzieć, w którym kierunku zmierza rozwój narzędzia? Czy coś może planujecie? Czy może teraz będę miał funkcję, że kup za mnie tą działkę, bo mi się nie chce, ale byłoby świetnie. Masz pomysł, nową funkcję, żeby wprowadzić. Gdybyś mógł podpowiedzieć, w którym kierunku mogą się spodziewać użytkownicy obecni bądź potencjalni, że w tym kierunku będziecie i że jest to fajny kierunek. Co tam na tapecie nowego? Okej. Wiesz co, na pewno poszlibyśmy w stronę jednak tego, o co macie najwięcej pretensji do nas, czyli tego, że nie ma tych wszystkich informacji z ogłoszeń, tak? Już tyle razy słyszałem o tym roku budowy, no, że trzeba będzie się nad tym pochylić. Druga rzecz, mamy taką opcję, możecie nam zgłaszać jakieś swoje ulubione źródła. Ktoś na przykład może wiedzieć, że nie wiem, w Ostrowcu Świętokrzyskim jest jakaś spółdzielnia mieszkaniowa, która organizuje fajne przetargi. Zgłoście nam tą spółdzielnię, tak? Wtedy jesteśmy w stanie specjalnie dla tej osoby, która to zgłosiła, tak, wzmożymy czujność. No bo nie oszukujmy się, tych przetargów jest tak dużo i one są organizowane przez tak dużo różnych instytucji, no że ja nie mogę obiecać, że wszystkie te przetargi będą u nas. Ale jeżeli ktoś z Was powie, że ta spółdzielnia mnie interesuje, dodamy. Więc w taką stronę chcielibyśmy iść, a oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, tak, które gdzieś tam, mam nadzieję, pod tym filmem się pojawią. Podoba mi się, czyli AdRadar będzie narzędziem nie tylko napędzanym przez dane, ale i przez użytkowników. Ale to już teraz się dzieje, tak, bo my dostajemy mnóstwo jakichś fajnych, zresztą też bardzo to cenię, bo dużo osób pisze w ten sposób, że korzystam z AdRadaru tyle i tyle lat, trochę jak na spowiedzi, prawda? I jestem bardzo zadowolony. Ale czy moglibyście dodać to, to, to i tamto? Super, tak? Rzadko nam się zdarzają takie komentarze, że nic nie działa, żądam zwrotu pieniędzy, tak? Więc
Fajnie, podoba mi się to i oczywiście tak to powinno działać. Więc jeśli ktoś ma jakieś uwagi, ma jakieś pomysły, zaczynamy od tego wstępu, jak na spowiedzi, czyli od ilu korzystam i dlaczego tak bardzo mi się podoba, a potem, potem już ta lista naszych grzechów i my chętnie będziemy jakąś pokutę próbować sobie wyznaczyć. Okej. Okay. Słuchaj, no to ja na zakończenie naszej rozmowy przede wszystkim bardzo Tobie dziękuję za odpowiedzi na te wszystkie pytania. Muszę przyznać uczciwie, również przed wszystkimi oglądającymi, że ja póki co jeszcze o wiele lepiej posługuję się Unirepo, natomiast z dziką rozkoszą będę analizował również te wszystkie nowe funkcje, które masz w AdRadarze, głównie właśnie za sprawą tych i udziałów, i komorników, i syndyków. To tak, mnie przekonujesz. Bo umówmy się, że Unirepo, tam w zasadzie wszystko masz, oprócz tych przetargów. Tak, więc tak, ale z kolei dla mnie przeanalizowanie oferty na tle konkurencji przy wykorzystaniu Unirepo jest o wiele bardziej korzystne, więc trochę tak, inne zastosowanie. A tak teraz, jest. Kiedy mam robić coś innego, czyli raczej polować na okazję, AdRadar zdecydowanie będzie się sprawdzał. Tak mi się wydaje, tak, że to rzeczywiście taka jest nasza filozofia. Po to są dwa narzędzia, żeby jedno było bardziej dla inwestorów, drugie bardziej może dla pośredników. Stąd to jest rozdzielone. Także, no Krzyśku, też bardzo Ci dziękuję, że zaprosiłeś mnie tutaj do tego fajnego studia. No i czekamy też może na jakiś sequel, tak? Może tak kolejny jest. Ja odcinki. Z dziką rozkoszą będę z Tobą rozmawiał po raz kolejny. Moi drodzy, ja bym na koniec Wam życzył samych udanych wyszukiwań. A co Ty byś powiedział? Tak jest, udanych wyszukiwań, jak najwięcej trafionych okazji, upolowanych. No i dobrego refleksu. Tak, to się zdecydowanie przyda. U nas refleks podczas rozmowy był, jak widzieliście, także liczę, że również drugi raz się spotkamy. Dziękuję Ci niezwykle gorąco Dzięki. I pozdrawiamy Was wszystkich.